XXI wieku, kiedy już nie mówimy o rewolucji cyfrowej, ale jej rozkwicie wręcz, kwestia bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej jest kluczowa, dlatego że w XXI wieku nie wysyła się bombowców na drugi kraj, mimo tego, co widzimy na Ukrainie. Dzisiaj najlepszą bronią to jest właśnie broń cyfrowa, czyli zagrożenie tej przestrzeni cyberbezpieczeństwa, bo wtedy można mieć realny wpływ na właśnie bezpieczeństwo, na przykład energetyczne. Dzisiaj, jak wszyscy wiemy, energetyka jest kluczem do wszystkiego, jest kluczem do bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa funkcjonowania naszej kultury, naszej cywilizacji. W związku z tym jej obrona jest bezwzględnie konieczna. Dzisiaj wysyłamy potencjalnym naszym przeciwnikom wyraźny sygnał. Jesteśmy przygotowani. Historia ISAC-u sięga lat 80. ubiegłego wieku i Stanów Zjednoczonych. Te ISAC-i później powstawały również w Europie. I główna idea to jest wymiana wiedzy poprzez uczestników takiego centrum, wiedzy i doświadczeń, a generalnie nadrzędnym celem jest oczywiście poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa. W tym przypadku mówimy o cyberbezpieczeństwie dwóch bardzo ważnych, kluczowych sektorów dla naszego kraju, dla naszej gospodarki, ponieważ te sektory odpowiadają za bezpieczeństwo energetyczne. W związku z tym nie muszę tłumaczyć, jak ważne jest to zagadnienie. W ramach inicjatywy Centrum Wymiany i Analizy Informacji w obszarze cyberbezpieczeństwa udało się zgromadzić wszystkie najważniejsze spółki wydobywcze w naszym kraju. Nasza współpraca będzie polegała na tym, że będziemy się starać wymieniać informacje na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, na temat podatności w systemach wykorzystywanych przez nasze spółki, a także przede wszystkim szkolić nasze kadry. W ostatnim czasie obserwujemy wzmożoną ilość ataków i stale rosnącą ilość zagrożeń. Dlatego wydaje mi się, że ta inicjatywa jest szczególnie ważna teraz, w tym trudnym okresie, jeżeli chodzi o sytuację międzynarodową.